Wczoraj bardzo mi dzisiaj się zaciepło. Dlatego, że jeden się przewrócił, więc nie wiem, jak to ten stres podejdzie do tego. Będziemy negocjować ze strażakami. Jeżeli przybyły jakieś dzieci, to zapraszam tutaj do mnie pod scenę. Popaczki. Brawo, brawo, brawo! Dominatorzy, trzecie miejsce. Zapraszam przedstawiciela dominatorów. Marek, zapraszam tu po nagrodę. Co zrobiłeś, to wypijesz. Gratulacje za trzecie miejsce. Zapraszam Blue Rangers. Drugie miejsce, proszę o prawo. Oczywiście drugie miejsce, srebrna nagroda. No i pierwsze miejsce, oczywiście.
Zapraszamy strażaków. Jeszcze parę razy. Lepszy od posuwania.
Raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć parę słów na temat atrakcji turystycznych, które mamy tu na terenie powiatu grójeckiego i kilka słów na temat historii. A więc Grójec nad rzeką Molnicą wzmiankowany jest na 1234 rok jako Groże. Wywodzi swoją nazwę od staropolskiego wyrazu grodziec, oznaczającego zamek, gród, miasteczko. W 1419 otrzymał prawa miejskie. Pomyślnie rozwijał się w XV-XVI wieku, uzyskując przywileje książąt mazowieckich i królów polskich. W 1564 roku, będąc siedzibą starostwa niewielkiego, miał około 200 domów i 1000. Możesz im piątaka wrzucić na to dziecko, co zbierają, bo oni po to zrobili ten festyn. Tam jest, to widzisz? Na stronie do lutni stało kilka murowanych budynków, w tym kościół świętego Mikołaja Biskupa. W 1862 roku Grójec miał 2820 mieszkańców. W 67 Grójec został siedzibą powiatu. Obecnie Grójec ma około 17 tysięcy mieszkańców, gmina zaś 26. To tyle, jeśli chodzi o historię w skrócie. Ziemia Grójecka. Ja jestem pewna. Na skalę województwa mazowieckiego, myślę, że całej Polski, nawet nie spotykane w Europie, jest to klub motocyklowy Dominator Grójec. Bo oni tam zbierają, gdzieś mają puszkę. Zastanawiałem się, co będzie drugie, długo się myślałem na tym i na drugim miejscu jest Idaret. Grójec to największy sad w Europie, także jeżdżąc po okolicznych miejscowościach, wszędzie otaczają nas sady. Co możemy jeszcze zobaczyć w Grójcu? Ratusz. Jest to zabytkowa, dawna siedziba, w której urzędowały władze miejskie w Grójcu, w województwie mazowieckim. Budowla jest w stylu klasycystycznym, wzniesiona została w 1821 roku. Zapewne według projektu Klarego Szpilowskiego. Ratusz był wielokrotnie remontowany w latach 60. Ubiegłego stulecia został odnowiony, na dwie kondygnacje. Częściowo ja, że każdemu dają. Dzieci mają, nie dadzą komuś innemu, Karolina. Daj, niech dadzą. Niech dadzą. Boże, bardzo dziękuję, ale nie mam. Ciekawym miejscem jest kościół Mikołaja Biskupa. Kościół w Europie późnogotycki, stoi na niewielkim zniesieniu.